Siemanko, jestem Lucek, a to jest Car Mechanic Simulator 2015. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I będziemy dzisiaj sobie naprawiać samochód, który nazywa się Mayen M6. Przyjmuję zlecenie, będziemy musieli wymienić elementy karoserii. Prawdopodobnie coś się zrypało z silnikiem. Okej. Nie znaleziono. Ojej. Słyszę hałas podczas przyspieszania. Zaraz pójdziemy sobie na trasę testową i zrobimy szybki przeglądzik. Przegląd skrzyni biegów. No dobra, chodźmy zatem na tor testowy. Zobaczymy. Zobaczymy w ogóle, co to za samochód. Wygląda na SUVO kombi podobne coś. No, bardziej kombi to był taki, znaczy kombi, no taki kurde pudlasty rodzinny samochód po prostu. Ktoś ma z nim problemy. No i będziemy musieli się zabawić tutaj skrzynią biegów. Rusza jak szalony. W poprzednim odcinku mówiłem, że bardzo fajnie się jeździ tutaj samochodami. W tym Car Mechaniku. Ja bym był nawet za tym, żeby to była jakaś gra wyścigowa, żeby można było sobie naprawić samochód i się ścigać. Naprawdę to by było fajne. Bardziej, że bez kitu. Fajnie się tu jeździ. Dobra, a hamulce mogłyby być tutaj trochę lepsze. Okej. Przeszedłem test szybko, ja już go troszeczkę obcykałem, znam go powiedzmy na pamięć. Ja w międzyczasie sobie robię też inne zlecenia tutaj w Car Mechaniku, żeby po prostu nie przeciągać was przez te wszystkie naprawy. Niektóre nawet bardzo banalne, albo się powtarzające, tylko staram się wybierać takie ciekawsze właśnie naprawy, jak ta. Tak, to jest nasze Audi, Volvo... Nie wiem, z tyłu to bardziej Honda Civic. To jest 2005, czy którego tam, 7 roku? Tak bardzo podobne są te lampy. Ale, Boże, ciężko zgadnąć. Przód to, o, jak się z tej strony patrzy, to Audi A6. Dobra. Ojej, skrzynia biegów, ojej. Zobaczmy, co tam się tu właściwie podziało. Docisk sprzęgła. Skrzynia biegów cała do wywalenia. Bagażnik. Aha, tutaj, moment jeszcze. Elementy karoserii. Tu sporo będzie do wymiany tak naprawdę. A to jest samochód. No właśnie, bo jak my kupujemy jakieś rzeczy w sklepie, to, to tu są wszystkie te elementy białe. Ale tutaj nie mamy w zleceniu żadnego polecenia o tym, aby przemalować samochód, a ja tutaj lakiernię już mam. I ja już sobie malowałem nawet. I powiem wam, że to malowanie... Troszeczkę zawiodłem się na tym, bo myślałem, że będę mógł sobie sam malować samochód. A to polega na tym, że wciskamy guzik, pojawia się jakiś tam dymek i zaraz samochód jest ładnie przemalowany. Ale to na pewno wam też pokażę w przyszłych odcinkach. No dobra, chodźmy ze złomkiem na lewy podnośnik. I zacznijmy działać. Jeszcze raz zerknę tylko... Myk. Zerknę tylko hałas podczas przyspieszania. Czyli co, myślicie, że coś będzie z układem wydechowym? Zaraz ogarniemy. Tak, tutaj już widzę, że tłumik środkowy i rura wydechowa, a tu widzę, że końcowa jest spoko. Tłumik końcowy jest spoko. Klikaj się tu. Okej, tłumik środkowy, myk. I to chyba tyle. Myślałem, że będzie więcej tutaj rzeczy do wymiany, ale no, chyba nie będzie tak źle, co? Tłumik środkowy. Ojej, to będzie chyba ten, co? Zaraz zobaczę. Nie jestem pewny. Ej, cofaj się tam. Jak ja tu w ogóle stoję? Aha, ja stoję od przodu. Się zastanawiam, gdzie są wszystkie części do diabła. Dobra, to montujemy. Tak, to było to. Dobra, no to już będę wiedział. I teraz rura wydechowa, tak to się nazywa. Myk i to będzie to. Myk. I montujemy. Tak.
i montujemy tu mi końcowy. Fajnie, że tych wszystkich elementów nie trzeba teraz ze sobą łączyć śrubkami, jak to było w poprzedniej części tej gry. Dobra, co tu muszę najpierw ściągnąć? Na pewno będzie trzeba rozrusznik, od komory silnika dostępny jest. W ogóle, czemu ja naciskam spację? Ja chcę skakać jak w Battlefieldzie. To nie jest Battlefield. Ja chciałem skoczyć, żeby szybciej coś tam rozmontować. No brawo, Lucek. Aha, musimy ściągnąć koła. I półłośki wywalić. Tak. Tak. I z drugiej strony. Dobra. Gotowe. Teraz będziemy musieli podnieść znowu samochód. I łącznik półosi będziemy musieli ściągnąć, ale to będzie łatwa sprawa. A następnie tak, rozrusznik sobie już wyciągnąłem, ale nie wiem, czy skrzynia się tutaj wyciąga dołem czy górą. O proszę, można też dołem. Górą właśnie chyba nie można nawet. Okej, okay. Skrzynia biegów, czy my możemy ją sobie naprawić? Pamiętam, że w przedniej części Car Mechanica coś tam można było majstrować przy tej skrzyni biegów, ale tutaj... Chyba nie. Tutaj można naprawiać takie elementy jak wahacz, bo już widziałem. O, widzicie elementy zawieszenia. A tutaj są jeszcze... tutaj można sobie zupgrade'ować naszego mechanika pod względem szansy na naprawę, tak? Tutaj aż 90% szans na ostatnim poziomie. To już jest praktycznie za każdym razem naprawianie, tak? Szybkie badanie, to na razie... A mam w ogóle punkty? Nie, zero mam, dobra. No to lecimy. Teraz tak, skrzynia biegów i docisk sprzęgła, tak? Docisk sprzęgła i... Skrzynia biegów. Tylko teraz jaka to była? RWD, to nie jest RWD, bo tu mamy półośki z przodu. Ojej, to chyba była ta. To na pewno nie jest V8, bo tu mamy silnik... rzędowy. No, tu mam nawet turbinę. Uhuhuhuhu. Fajnie. Dobra. Mniejsza. Myślę, że to będzie ta skrzynia. To nie jest ani V8, ani RWD, ani 4x4. To będzie to. Montujemy. Okej. Tutaj wiemy, że ten docisk to na pewno będzie to. Łożysko. Proszę bardzo, zgadłem. Będę musiał posprzedawać te wszystkie zniszczone części. Cały czas o tym zapominam. A twórcy bez przerwy upgrade'ują jakoś tą grę. Pod względem właśnie tych ułatwień, że można wszystkie części zużyte od razu sprzedawać i tak dalej. Nie wiem jeszcze, bo nie testowałem tego tak naprawdę. Więc strzelam, ale ogólnie... no, słuchają jakby graczy, nie mają wysrane totalnie, tylko starają się też jakoś usprawnić tę grę. I fajnie, bo ja właśnie z niecierpliwością czekam na następną część nawet, Car Mechanic Simulator 2016, bo skok między 15 a 14 jest ogromny, jest zupełnie inna para kaloszy, naprawdę. Ten salon jest tutaj inny, można sobie coś tam zmienić, wystrój. No i oczywiście samochody są lepiej wykończone, gra chodzi dużo lepiej. Naprawdę, same plusy. Polecam wam naprawdę Car Mechanica sobie wypróbować, jeśli ktoś się interesuje motoryzacją. Bo gra jest tego warta. No dobra, tutaj mamy chyba wszystko. Dajmy gnoja na środek i zobaczmy, co mu tu nie gra. Na pewno błotnik, tam chyba... drzwi z tyłu, w sensie ta klapa wielka. Też coś tutaj było nie tak, bagażnik. Wow, aha, okej. Okay. się tak szybko wmontowuję. W rzeczywistości to trzeba się tam rozkręcać troszeczkę. Ale zerknę sobie. Bagażnik. Reflektor przedni, ale nie wygląda tak źle ten bagażnik. Nie wyszło gdzieś tam rdza tak naprawdę. No ale dobra. Ciężko też określić, nie mogę to ukucnąć. Mógłbym samochód na podnośnik jeszcze wrzucić, ale to naprawdę nie wyglądają te części na jakieś zużyte, ale mogę sobie tutaj chyba włączyć
Pokaż ukryj karuselię. Ukryj stan części. Czemu mi nie pokazuje stanu części? A czemu mi nie pokazuje stanu części? Pokazuje, ale tylko to w środku. A na przykład karuselia? Nie. Karuseli mi nie pokazuje, które elementy są zużyte. Dlatego muszę patrzeć sobie po prostu tutaj, tak? Przedni zderzak. To już wymontowałem. Prawy reflektor przedni. Lewy, maska. Maska też? Ojej. No i tak to wygląda. Chyba wszystko. Tak, lewy bagażnik. No, wszystko. Kurde, jaki to jest samochód? Musimy też na to spojrzeć. To jest bardzo ważne. To jest Mayen. Mayen, jakaś taka nazwa. Myk, dobra. Bagażnik. Drzwi nie. Reflektor, tak. Jeden, drugi. Lewy błotnik, tak. Zderzak. I chyba tyle. Są jeszcze... właśnie, zobaczmy, czy... Ej, nie chcę tego kupować. Jest coś do Mayena. Można sobie tutaj wstawić jakieś fajne części do tego samochodu. Tylny zderzak, przedni, no są takie... To jest taki sklep z częściami do tuningu. O kurde, jest nawet... lewe tylne światło, ale wygląda zupełnie inaczej. Do tego są... Aha, to jest Mayen M6, to jest co innego. Ale jest tutaj też sporo tych części właśnie, żeby sobie stuningować jakoś ten wygląd. No, ciekawe, ciekawe. Na pewno kiedyś przetestuję je. Tylko muszę sobie kupić najpierw swój samochód. Aha, jeszcze maski zapomniałem kupić. Jest tuningowana jakaś, dobra. Kupimy zwykłą. Ej, to jest M6. No właśnie. Tu jest M8. Mam nadzieję, że wszystko do szóstki kupiłem. Myk. Na razie jest ok. Myk. Myk. Ej, no. Ach. Przełącza się to samo, wiecie, ten montaż. Dziwne to jest, z trybem normalnym. O, już jest ok, już się nie przełącza. No i dobra, czy to tyle? Podejdź tutaj, koleś. Tak, to będzie tyle. 5000, wow, nieźle. No tak, teraz weźmiemy sobie myk i moje wszystkie części. Ojej, ojej. Aha, tutaj źle kupiłem te płotniki wtedy. Dobra, to musimy sprzedać. Sprzedaj złom. Tak, sprzedaję złom. Ale nie sprzedało mi tych części, które mnie też nie interesują. Po kondycji, o właśnie. Moment, tutaj też mówiliście, że jest jakiś szybszy sposób na sprzedawanie, chyba jakiś control. Nie wiem, czy alt. Ale dobra. Tak też można sprzedawać. Zawsze to trochę kasy, nie? Okej. Dobra, no i zostawimy. No i co, moi drodzy? Zróbmy sobie może jeszcze jedno zleconko. Tutaj jest takie jak... Co my tu mamy? Mamy tutaj Dodge Challenger. Jakie problemy z hamulcami? Przegląd skrzyni biegów. Bierzemy gnoja. Chcę go zobaczyć, chcę go ogólnie obejrzeć. Przejechać się nim może, zobaczymy. Dodge Challenger. Pierwszy raz, kurde. Wow, ho, ho, ho. Hello. Maleńka. Iii, ho, pierdziu. Aż się łezka wokół kręci. Pompa, ABS. Już widzę, że do wymiany. Może to tyle, jeśli chodzi o hamulce. Wow. Ale samochód po prostu wymiata. Zobaczymy z tyłu, jak wygląda. A nie, tył musieli zmienić, cholerka. O kurde. Ale wygląda fajnie, z przodu to... No, świetnie wygląda, bez kitu. Fajny samochód. Szeroki, kurde, wielki klocuch. Chociaż klocuch to może niezbyt dobre określenie w tym wypadku.
No dobra, pompa ABS, chyba to, a nie, tutaj widzę jeszcze zaciski, dwa są do wymiany. Tutaj mogę sobie ogólnie włączyć, o, myk, takie coś, nie? Już teraz wszystko widzę, tak, widzę, że tutaj zacisk, trzy zaciski hamulca będą do wymiany na pewno. Nie wiadomo, jak jeszcze z klockami to wygląda. Mhm, a zobaczmy, problem z hamulcami, przegląd skrzyni biegów. A wiecie co, chodźmy na jazdę testową, tylko może zamontuję sobie pompę. A moment, nie tutaj. Myk. Pompa ABS. Montujemy to dziadostwo. Już będę miał jedno z głowy, ale chcę sobie też przetestować ten samochód, jak to śmiga. Wow, jak to brzmi. Znaczy może dźwięk nie będzie tutaj jakiś imponujący, ale chodzi tutaj też o samo miasto. Imperor jakiś tam. Już nie mogę się doczekać tak naprawdę, moi drodzy, kiedy będę mógł sobie kupować swoje własne samochody i je stunigować, lakierować jakby pod siebie i nie wiem. Szkoda, że tutaj też nie ma takich wyścigów, no ale to jeszcze chyba nie ten poziom gry, wiecie. Hell yeah! Ops, 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 ops. Trochę powariujemy. Działa tu ręczny nawet, yeah! Nie dawajcie mi samochodu do testowania. Zobaczymy, jak tu wyskoczy. Ops, ops. Za szybki ten samochód dla mnie. Ja mam za ciężką nogę. W paseraty i dociskam gaz do końca zawsze, to wiecie. Tak nie można robić z samochodami, które mają 700 litrów silnik i 385 koni mechanicznych. Nie, no dobra. Nie śmiejemy się. Naprawiamy samochód. Poważna sprawa, nie ma hamulców praktycznie. Łożysko dociskowe sprzęgła, docisk sprzęgła. Wiecie co? Śmierdzi mi to coś troszeczkę tutaj. Mamy skrzynię ustawioną wzdłużnie. Będzie trzeba na pewno wału. Ojej, ojej. Dobra, dajemy go na podnośnik, nie ma bata. Chodź, gnoju, na lewy podnośnik i sprawdźmy, co ci tu nie gra. Czy zająć się skrzynią? Jak ona tutaj wygląda? O, żeby dojść do skrzyni, to... Dobra, zajmiemy się najpierw hamulcami. Tutaj widzę, że... Oj, i chyba tarcza też do wymiany. Na pewno zacisk. Klocki chyba są dobre, ale tarcza do wymiany. Zobaczymy z drugiej strony. Myk. Dobra, widzę, że tutaj też zacisk, jak mówiłem. Klocki też i tarcza też. Dobra. Tutaj. Tak, i tutaj widzę, że tylko zacisk, tarcza chyba jest w miarę ok, ale klocki do wymiany. Dobra. I... A, tutaj z kolei zacisk jest dobry, ale chyba klocki do wymiany i tarcza też. Dobra, no to mamy załatwioną sprawę. Musimy kupić kilka kompletów zacisków, chyba trzy zaciski, tak? Zacisk, o, raz, dwa i trzy. Klocki. Tu mieliśmy cztery chyba, co? Tak, nie, trzy też. I jeszcze tam była tarcza wentylowana. Tarcza wentylowana. Nie wiem, czy dwie, czy jedna. Na razie jedną zobaczymy. Montaż. Okej. Piękne, będą ładne, cudowne części. Na razie kół nie zakładam. Mam tutaj poważny remont jeszcze. Tak, tutaj na pewno jeszcze tarcza wentylowana, jeszcze jedna.
te części błyskawicznie przychodzą do mnie, bo mam takich fajnych kurierów, którzy już czekają w sklepie i wrzucają to później do portalu, jak z gry portal. I po prostu to od razu wędruje prosto do mojego warsztatu, żeby móc założyć to do samochodów. Także nie ma lipy. To jest lepsze jak DHL, serio. Ej, ściągaj to badziewie. Tarcza. Tarcza. Jeee! Widzicie, jaka szybka dostawa? Kurde. Dobra, normalnie jak żarcie w McDonald's. Tak, tutaj nie mamy dużo roboty, ale trzeba ściągnąć rozrusznik na pewno. Od spodu auta tym razem. No dobra, to musimy to podnieść wszystko. To mogę sprzedać, koło zostawiamy. Głupio by było sprzedać koło. Okej, okay, no to rozrusznik. Chodź tu. Teraz jakoś wał napędowy. Ojej, już się boję. Boję się, że będzie tu problem. Nie jest źle. Okej. I... Nie ma problemu, teraz mogę... O proszę, tu jest jeszcze łatwiej niż w silnikach rzędowych, gdzie skrzynia biegów jest ustawiona poprzecznie. Bo tam przecież musimy ściągać jeszcze koła, półośki, a tutaj tylko wał napędowy i gitara. W Car Mechaniku 2014 to było dużo trudniejsze, koło zamachowe, wow. Bo tam musiałem ściągać po prostu cały układ wydechowy, żeby ściągnąć wał napędowy, a czasami też dyferencjał trzeba było ściągać i chyba też zawsze dyferencjał trzeba było ściągać, to była makabra. No ale udało się jakoś przejść tę grę i też była fajna na swój sposób. Dobra, teraz musimy tak. Tarcza, na pewno tarcza sprzęgła, łożysko też. Łożysko sprzęgła. Tak. Dobrze, że tutaj jest jeden rodzaj tego łożyska, bo silniki są różne, skrzynie są różne, a jednak łożysko pozostaje takie same. Dziwne, ale okej. Co tam mieliśmy jeszcze? Koło. Koło zamachowe. Proszę bardzo. Myk. Tarcza. Jeszcze coś tam było pewnie, ale to zaraz wyjdzie i tak. O proszę. Tarcza sprzęgła. Oj. Nie, tego badziewia nie montuj. Co to jest? Docisk. No tak. Docisk. Myk. Docisk i łożysko. Tak, dobrze, że kupiłem łożysko. Skrzynia biegów. Prościzna. Zostało mi tylko zamontować koła. Wał napędowy. Montuj to, man. O, jeszcze, proszę bardzo, rozrusznik. I rozrusznik też możemy od dołu zamontować. Jest mega wygodne. Okej. Ależ dziwnie. Dobra. Tak. I... Zrobione. I chyba to tyle tutaj. Czy ja o czymś zapomniałem albo coś przeoczyłem? Chyba nie. Zobaczmy, jak to wygląda. O, proszę, wszystko zrobione. No to zostało mi tylko zamontowanie kół. A jest akurat chyba najprostsza sprawa i demontaż kół, montaż i demontaż kół to jest chyba najczęstsza czynność, jaką się robi właśnie w Car Mechanic Simulator 2015, bo od tego się zaczyna cały remont, no, żeby dojść gdzieś tam do zawieszenia czy gdziekolwiek, musimy ściągać te koła. Ale nie zawsze, bywały też pojedyncze takie zlecenia, ale to dosłownie pojedyncze, gdzie nie trzeba było tych kół ściągać, no ale tutaj trzeba. Chyba nie miałem jeszcze takiej naprawy, gdzie bym musiał naprawiać samą karoserię. Ha. Wiecie, samą, że samą, no nie? Można od razu przesunąć auto? Można. No to pięknie. Czy to wszystko? Moi drodzy, jeszcze by się nim przejechał, no ale... Trzeba oddać tą naprawę. Nie! Fajnie to wyszło.
Kurde, zapomniałem zrobić zdjęcia, bo tutaj można jeszcze wziąć sobie aparat i zrobić zdjęcie. Się ustawia ostrość, trzeba sobie stanąć przy biurku, ale nie można kucnąć, żeby złapać inaczej ostrość. Hej, krzesło się obraca, hej, krzesło. No, tutaj łapię sobie ten. Okej, okay. I się robi zdjęcie, nie? Cyka się. I od razu to się zapisuje jako screenshot na Steamie. Można sobie podzielić się tam ze znajomymi, powiedzmy, autami, jakie się reperowało, tak? No i następnie... Wow, jakiś Tempest Magnum. No nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną w Car Mechanic Simulator 2015. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.